Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olcha, to jest pierwszy odcinek z matowego Q&A, w którym odpowiadam na wasze pytania. Zdarza się czasami tak, że zadajecie mi pytania, a ja nie za bardzo chcę odpowiadać w komentarzach, bo wiem, że to będzie za długa odpowiedź, więc cholera jasna, co jakbym sprawił tak, że ten filmik mogę sobie po prostu w domu nagrać. I to też czynię. I dzisiaj odpowiadam na pytanie, właśnie nie mam zapisanego imienia, przepraszam, ale wiesz na pewno, że to ty napisałeś ten komentarz. Pytanie brzmiało następująco. Cieszę się, że wspomniałeś o fioletowej krówce. Dwukropek nawias. Wywarła u mnie ona dosyć na mnie pozytywne wrażenie. Miło było sobie o niej znowu przypomnieć. Natomiast co się dzieje w przypadku, gdy za kompleks uważa się swoją odmienność? Jakby to nazwać mentalną, umysłową? Chodzi mi głównie o przypadek, kiedy nie jesteśmy w stanie zmienić swojego wewnętrznego ja. Uważamy się za osoby kompletnie beznadziejne i to tylko dlatego, że traktujemy naszą inność jako coś niewłaściwego. Droga imię, dziękuję ci za to pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, nie umiem w ten sposób mówić. Zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, że czasami stoimy na rozstaju dróg i nie wiemy co zrobić. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. W tym całym pytaniu ja zwróciłem uwagę na zupełnie inną, czyli podobną kwestię. Zobacz mnie i porównaj mnie do siebie. I to każdy może teraz zrobić. Czym się różnimy? Różnimy się kolorem włosów, różnimy się kolorem tęczówki, różnimy się modulacją głosu. Ty możesz mówić w ten sposób albo w ten sposób. Ja mówię w zupełnie inny sposób. Możemy różnić się całą zestawem cech. Teraz zastanów się, czy na świecie jest inna osoba, która wygląda tak samo jak ty, zachowuje się tak samo jak ty, myśli tak samo jak ty, ma podobne stosunki i relacje z rodzicami jak ty. Cała masa czynników. Nagle się okazuje, że nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie. W związku z tym wszyscy jesteśmy w jakiś sposób wyjątkowi. Więc tutaj absolutnie bym nie mówił, że czuję się wyjątkowa, czy inaczej. Mogę się czuć wyjątkowo, ale wyjątkowy za bardzo nie jestem. Jestem taki sam. Ja również jestem taki jak wy i idąc sobie naprawdę w kapciuszkach rano z tym, co się rano nakłada, nie płaszcz, coś jak się wstaje, w szlafroku jak idę sobie do kuchni, to też nie wyglądam jak milion dolarów, tylko wyglądam raczej jak człowiek po dosyć ciężkich przeżyciach życiowych. I teraz pytanie, czy ta inność, którą my odczuwamy, jest niewłaściwa? Znaczy, jak widzisz, niekoniecznie, bo jeśli faktycznie drugą osobę ranisz tym, że jesteś jaka jesteś, na tej zasadzie, że jestem wielkim fanem jakiegoś zespołu i nienawidzę i hejtuję i będę po prostu wspominać cały czas temu światu i tym fanom, że są po prostu plepsem, no to faktycznie swoim zachowaniem robisz coś nie halo. Ale w momencie, w którym my drugim osobom nie szkodzimy, to nasza inność w jakikolwiek sposób nie powinna innym przeszkadzać, bo to jest tak samo jak z niebieskim kolorem włosów. Cały czas słyszałem różne opinie. Szczerze mam wywalone, bo ja nikomu nie krzywdy nie robię. Po prostu na tej zasadzie. A to, że ktoś ma problem z tym, że ja mam niebieskie włosy, no to już jest jego problem. To nie jest absolutnie mój problem. Współczuję tej osobie, że ma taki problem, ale to tylko i wyłącznie jej problem. Ta-da! Podsumowując, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób różni. Dzięki za uwagę. Pamiętaj, żeby pytanie do następnego odcinka zadać w komentarzu. Tu się wyświetla ostatni odcinek, taki uproponowany przez YouTube'a, więc warto w niego kliknąć. Przypominam również, żeby wejść na kanał główny YouTube'a, naprawdę, w tym momencie cię o to proszę. Wejdź na kanał główny YouTube'a, w sensie mój kanał, i kliknij przysubskrybuj taki dzwonek. Jak klikniesz ten dzwonek, to będziesz dostawał lub dostawała powiadomienia o każdym nowym filmie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może to było sztuczne. Na razie.